Cześć, z tej strony Kuzyn, witam was w czwartym odcinku z Battle Brothers. Wracamy do kompanii Kuzynów. Ostatnio skończyliśmy w mieście Flizmos. Teraz będziemy przemieszczać się z powrotem na południe do Koppelstadt, bo tam czekał nas jeden z kontraktów na jedną czaszkę, że tak to nazwijmy, bo tam chyba to się liczyło w czaszkach, jak bardzo jest trudny kontrakt. No z racji tego, że my jesteśmy dosyć słabo znaną kompanią, to nie możemy mieć jeszcze jakichś bardzo trudnych tych kontraktów. O, pojawiły się nawet dwa. No to weźmy sobie jakiś dowolny. Okej, okay, mamy karawanę do Flizmos znów. I z karawaną chyba będziemy się przemieszczać drogami i po prostu musimy tą karawanę ochraniać. Dostaniemy 30 koron od razu i 130, kiedy dojdziemy na miejsce. Ja bym się wynegocjował, że chcemy mieć zapłacone za każdego zabitego wroga po drodze. Dobra. Nie jest to jakiś super deal, że tak powiem, ale okej, zaakceptujmy to. No i niestety nie możemy nic więcej wziąć. Karawana trochę będzie szła, bo ona idzie tutaj dookoła tymi ścieżkami. Zobaczymy, czy nas ktoś zaatakuje, bo to też nie jest powiedziane. W tym momencie chyba też nie tracimy jedzenia, bo ono jest zapewnione przez karawanę, z którą się poruszamy. No minus tylko jest taki, że to, co mamy jakby w zapasach, no to cały czas niszczeje, bo tam jest określony czas, w jakim trzeba zjeść. Oho, dobra. Zaatakowali nas barbarzyńcy. Nie zdążyłem zobaczyć, ilu ich jest. 5. Nas jest 16, ale razem z osiołkami. Nie wiem, czemu ci ludzie od karawany poszli od razu naprzód atakować barbarzyńców. To było trochę głupie. No ale trudno. Dobra, zobaczmy, czy łucznikiem tutaj dostrzelimy do tych stojących dalej. No nie. Także ja już się odsunę. Dobra, tutaj podszedł kolejny karawaniarz, że tak go nazwę. Barbarzyńcy podeszli do przodu. Ty, gościu, na razie poczekaj. W ogóle coś mi się chyba stało z interfejsem, bo mi poznikały, teraz dopiero zauważyłem. Chyba, że coś kliknąłem i poznikały mi... O, dobra, wróciły mi guziki. Dobra, strzelmy tego z kuszy. Nie udało się. Dobra, ci dalej podchodzą do przodu, no to my też podejdźmy w końcu do przodu. Wilku podejdzie tutaj. I na razie tarcza. No i pauza. Kolejny niech podejdzie z tej strony i niech zaatakuje barbarzyńcę. Dobra, trafiony. Co prawda głównie w zbroję. Geralt toporem. Ale bardzo dobry cios. Dostaliśmy wzmocnienie do morale, no bo jednym ciosem powalił tutaj przeciwnika. No dobra, to może podejdźmy teraz z tej strony. Już nie mamy punktów akcji. Nasz mnich, no niech też tutaj rozszerzy ten front. I on na razie też nic więcej nie może zrobić. Gościu z widłami niech podejdzie i spróbuje dziabnąć tego starczą. Dobra, ten się obronił. I użyli tutaj jakiejś umiejętności adrenaliny, czyli pewnie będą trochę wzmocnieni. Nasz mnich niech w sumie czeka tutaj i niech osłania naszych strzelających. Dobra, barbarzyńcy przechodzą do ataku, mają trochę obniżone morale. No w zasadzie nikogo... O, dobra. Trafili tutaj tych ludzi, którzy byli z karawaną. Dobra, no tutaj cały czas komputer rozgrywa. Okej, no i teraz łucznik na razie nasz nic nie może zrobić, może też spróbować obejść. Teraz Konrad. No myślę, że to będzie dobicie. Dobra, udało się. Łucznik też tutaj nikogo nie trafi, niech może przejdzie tu. Dobra, Shun. Niech atakuje po prostu włócznią. Trafił, bardzo dobrze. Przebił szyję. Tutaj możemy zablokować odwrót. A, i możemy nawet zaatakować. No i świetnie. Mnich niech osłania teraz tutaj łucznika. No, Geralt toporem, zobaczmy. Bardzo ładnie trafił. Mnich z mieczem, niech podejdzie tutaj. No i dobra, coś tam uderzył. Facet z widłami.
No niestety, trafił w tarczę. U barbarzyńcy jeszcze coś mogą... Nie, używają tylko tej adrenaliny. No i tutaj biją tych karawaniarzy. Oj, go dobili. No mogli się nie rzucać, mogli poczekać aż ja tak naprawdę podejdę, no ale to już był ich wybór. Ja na razie aż tak się nie będę tam pchał, poczekam. O dobra, dobili tutaj jednego barbarzyńcę. Możemy strzelić z kuszy, trafiliśmy, przeładowanie. Łucznik też może próbować. I też trochę trafił. Nie wiem czy przez przypadek, nie zmarnowałem tutaj tury, dobra. Skoczmy sobie bliżej. Tylko teraz Geralt nie ma jak uderzyć. Tu jak wejdzie i tu jak wejdzie, to się straci. Dobra, na razie pauza. Podejdźmy, atakujmy. Dobity. I dobity, dobra. Szybko poszło. Trzy osoby nam awansowały. Mamy trochę jedzenia, trochę złota, trochę takich tam pierdółek. Figurki z kości. Ciekawe. Tutaj jakieś te, jak one się nazywają? Naszyjniki. Z czego to są naszyjniki? Chyba jakieś takie... Nie mam pojęcia co znaczy to słowo bead, ale to myślę, że może jakieś takie materiałowe. Mamy takie ciekawe tarcze barbarzyńców. I takie śmieszne pałki. Z poroża, niektóre zrobione. Dobra, dojdźmy tutaj do tego Filzmosa. Niech się skończy. No dobra, dostaliśmy 118 koron, no trochę mniej tego wyszło, ale nie ma się co przejmować. Zobaczmy, zaraz, nie tu, tylko tu. Czy my możemy komuś wymienić coś? Te tarcze mają 24, te mają 16. No to nie, nie ma chyba co. Ale będziemy je na razie trzymać, tak w razie czego. Z kolei te pałki mają atak od 20 do 30. Ten miecz jest zdecydowanie lepszy, włócznia też. Sztylet. No może temu mnichowi zamiast sztyletu dajmy właśnie taką pałkę. Może taką z pazurami. Zobaczymy jak on sobie z nią poradzi. No i oczywiście rozdysponujmy nasze punkty wilk. No w zdrowie idziemy, w wytrzymałość. I może pójdźmy teraz w atak. Geralt w atak, w obronę i w morale. Dobra. Szun krwawe ostrze przeżył i awansował. No to lecimy tutaj w atak. Co by tu można było dać? Dużo punktów idzie w inicjatywę. No i dobra, niech będzie. I obrona przed strzałami też spoko. No i tutaj ten Dietmar. Pamiętajcie, że możecie zasugerować jakąś nową nazwę. Dietmar nie dostanie w zdrowie. No, w inicjatywę może też. I trochę więcej może w odwagę, bo on jest taki tutaj bojaźliwy. No i teraz każdemu możemy rozdać po perku, czyli takiej dodatkowej umiejętności. No i Dietmar niech dostanie. No właśnie, co by mu tutaj dać? Bo on tam siedzi sobie tak z tyłu. Ma tutaj ten skill taki, że jakby może bardziej biegać tam, w sensie mniej męczy go bieganie, szczególnie po trudnym terenie. No i powiem wam, że nie wiem. Dobra, może mu dodajmy zdrowia, bo jakby ktoś go zaszedł do tyłu, to on ma dosyć mało tego zdrowia. Szun krwawe ostrze. Co by mu tu dać? Dobra, może weźmy to, że nie jest w stanie otrzymać krytycznego uderzenia w swoją głowę. Bo on będzie zawsze na pierwszej linii, jako że to jest włócznik starczą. Geralt. No jemu by się przydało coś do walki. Tylko z drugiej strony tak sobie myślę, że dobra, może dajmy mu zdrowie, bo on jest bez tarczy. On musi być z przodu, no to musi mieć duże zdrowie. A wilk z kolei... On mógłby dostać coś zupełnie innego. Tylko zastanawiam się co. Dobra, może mu dajmy tą adaptację.
Chociaż... No, dobra, nie. Trochę się rozmyśliłem, bo tu jest ten w ogóle perk z adrenaliną. Dobra, weźmy sobie tego perka z adrenaliną. Jak użyjemy adrenaliny, to nam daje wtedy możliwość bycia pierwszym w kolejnej turze. To się może przydać. No dobra. Czy coś nowego w tym mieście się pojawiło? Nie. Tutaj nic nowego nie ma. Jedzenie na razie mamy. Bardzo tanio jest do kupienia drewno. Dobra, wezmę. Wezmę w razie czego, ewentualnie tam sprzedamy komuś po drodze. Bardzo tanie jest jedzenie. Oj, to bardzo, bardzo tanie. A nam się dużo jedzenia zaraz zepsuje. Więc warto byłoby coś kupić na zapas. Na przykład zioła i... znaczy zioła. Korzenie i jagody. No i weźmy tego chleba, bo ten chleb tam zawsze trochę więcej wytrzymuje. Myślę, że możemy sprzedać... Dobra, sprzedajmy po jednej takiej małej tarczy i po jednej dużej tarczy. Tej drewnianej pałki nie potrzebujemy, tego chyba też, bo jest uszkodzone. Łuk na razie zostawmy. No i tyle, resztę nam się nie opłaca sprzedawać. No dobra, to ja się cofnę jeszcze raz do tego miasta Koppelstadt. Na razie pamiętajcie, że mam misję, żeby zdobyć 2000 koron, żeby mieć swój sztandar bojowy. Więc przydałoby się tutaj te pieniążki uzbierać. Jak sobie przejdziemy do tego Koppelstadtu, to mamy kontrakt 1. Zanim pójdziemy na kontrakt... O, co tu się dzieje? Aha, są publiczne egzekucje w mieście. No, ciekawe co tam się dzieje. No weźmy kolejkę. Oho, jeden nam się tutaj upił. Który to się upił? Mnich nam się upił, o proszę. No to on będzie trochę mniej przydatny teraz w bitwie. Dobra, może go tak na razie wycofamy. Oczywiście to za chwilę minie, także się nie ma co przejmować. A kolejny kontrakt. Musimy odzyskać coś, co skradli złodzieje. 300 koron za to. No dobra, może byś mi dał trochę więcej. Nie, nie chcę się zgodzić. Dobra. Teraz musimy śledzić te wielkie tutaj ślady, stopy. I jak je wyśledzimy, no to pewnie na końcu znajdziemy jakichś bandytów, którzy ukradli kryształową czaszkę, bo to musimy odnaleźć. No i dostaniemy... O, są złodzieje. Dobra, jest 7 złodziei. Ja mam 9 moich. Dobra, spróbujmy ich dorwać, tylko ja sobie zajmę jakąś lepszą pozycję. Poczekam, aż zejdą do lasu albo na bagna. Dobra. Mam nadzieję, że pojawimy się na wyższym terenie niż oni, ale to nie jest takie pewne. Jest, dobra. Trochę jesteśmy wyżej. Mamy teraz przewagę i będzie łatwiej nam trafić. No i proszę, pierwszy strzał i przebite mięśnie w ręce tutaj tego bandyty. Dobra. Zobaczymy, jak oni bardzo podejdą. Kusznik. Ten będzie groźny gościu, bo tutaj mają widły i mają taki... Jak to nazwać? Coś jakby taką końcówkę cyrkla, tylko taką wielkości człowieka. Strzelmy go z kuszy. Dobra, trafiliśmy. I na razie to tyle. Musimy zająć pozycję tutaj tak na skraju, żeby ich odeprzeć w razie czego. Zawsze będą tutaj ten jeden poziom niżej, przynajmniej mam taką nadzieję. Tutaj możemy sobie obniżać tą kamerę, żeby widzieć, gdzie jest aktualny tutaj ten klocek, na jakiej wysokości. Dobra, oni będą chcieli podejść z tej strony, więc tą flankę też musimy zabezpieczyć. Nie da się natomiast wchodzić tutaj jakby z wysokości, gdzie różnica wysokości jest 2. Czyli jeśli ktoś by chciał wejść tutaj, to musi przejść tędy. A z kolei... Zaraz, ale mogą wejść tędy. Nie, dobra, czyli będziemy tutaj się zabezpieczać. A teraz czy ty możesz wejść tędy? Możesz, tak? Chyba tak. Dobra, to ty też tutaj broń. Dobra, oni cały czas podchodzą. Najgorzej mamy tutaj z tym gościem, który jest pijany w dodatku. Nie, to nie ten był pijany, ten był pijany. Dobra, już tutaj oskarżałem, a to nie ten. Dobra, podejdźmy. Podejdźmy tu. I na razie koniec. Ty, gościu, musisz wejść na górę, ale tutaj...
No właśnie, tutaj mamy wrogów. Nie, dobra, musimy się całkowicie wycofać. Dobra, tutaj mamy gościa naszego Geralta z toporem. No dobra, niech stanie tutaj, zaryzykujemy. Mnich niech podejdzie na razie tu i też... Nie, dobra, on na razie niech nic nie robi. Łucznik, no wejść wyżej nie może. Bo tam potrzeba 3 punktów na to. Gość z widłami idzie z tej strony, no ciekawe. My tutaj się wstrzymujemy. Ty wchodzisz na górę. I na razie nie ma się co bronić. Kusznik. No dobra, może trafię tego gościa z widłami. No niestety. Dobra, oni tu cały czas nas obchodzą. No widzicie, tutaj bronimy się, no to nie chcą się pchać tak w oczywiste miejsce, ale musimy wejść wyżej. No i dobra, strzelmy. Strzelmy tego. Dostał. Czy my sięgniemy gdzieś widłami? Na ten moment nie. A... Tu chyba możemy zacząć obchodzić ich z drugiej strony, albo wejdźmy jeszcze tu. Dobra, ty się jeszcze broń. Aha, ten idzie teraz w to miejsce. To my zejdziemy tutaj i będziemy się bronić. A ty, kolego... Ty chyba zrobisz w ogóle przejście na tą stronę. Oho, ten się tutaj zbliżył. Dobra, my będziemy musieli chyba zejść tutaj na dół. Chociaż wtedy się mogę za mocno odsłonić. Dobra, na razie poczekamy na tym klocku. Czy ja tu mogę kogoś sięgnąć? Nie mogę, to jest wszystko za wysoko. To na razie bronimy się. A widłami możemy sięgnąć tego gościa z cyrklem, że tak powiem. No ale niestety nie trafiamy, podejdźmy trochę bliżej. No dobra, robi się niebezpiecznie tutaj dla naszego mnicha, który jeszcze ma kaca. Strzelajmy, dobra. Strzelmy tu. Dostał, dobra, ten jest w zasadzie już załamany. Czyli tutaj robią jakieś roszady, przemieszczają się. Kusznik, może go dobije. Albo nie, strzelaj tutaj. Dobra, idealnie, uwolniliśmy naszego mnicha. Aczkolwiek może jeszcze dostać widłami. Dobra, to dla kusznika będzie tyle, tylko niech sobie podejdzie. Dobra, to może być ciekawe. Mamy tutaj taki atak, który uderza dookoła. No, trafiliśmy tylko jednego, ale okej, to nie jest aż tak źle. Tu będziemy podchodzić. I damy sobie tą adrenalinę. No, ten widłami nie trafił. Ty tutaj cały czas oczekuj. Z kolei Shun wejdzie tu i będzie pilnował tego wejścia. No co, widełkami teraz nie uderzymy, więc możemy podejść po prostu niżej. Konrad. Dobra, niech zejdzie na dół. Mnich może podejść i spróbować uderzyć mieczem. Coś tam trafił. Ten, jak mówiłem, będzie czekał. Dobra, no to teraz wilk może podejść jeszcze z tej strony i uderzyć. Dobra, został trafiony. Ci będą chcieli nas obejść z drugiej strony. No, tu się niebezpiecznie zbliżyli. Tu próbowali atakować, ale nic to nie dało. Dobra, łucznik tutaj idealnie trafił. No dobra, no to zobaczmy, czy możemy widłami trafić gościa z toporem. Super, na jeden raz. Możemy teraz przejść... Właśnie, w sumie gdzie? Ci sobie poradzą, może idźmy w tą stronę. Temu będzie trzeba pomóc, ale może... Dobra, zejdźmy na dół i spróbujmy ogłuszyć. Ogłuszyliśmy, dobra, świetnie. Ty z kolei może podejść tutaj i broń się włócznią, dobra. Kusznik może strzelać, a dobijmy tego ogłuszonego. No i super. Dobra, topornik dobija. No niestety, nie trafiliśmy. Tutaj atakujemy z góry. Coś tam trafiliśmy.
Udaj tylko troszeczkę. Ale przez to, że koleś z widłami chciał uciec, więc został złapany. Ten tutaj też. Ten się przestraszył i ucieka. No to trzeba go gonić po prostu. Tutaj mogę tylko zejść na dół. Ten pewnie też będzie próbował uciec. A nie, atakował, nie poddaje się, dobra. Tu z kolei łucznik niech ściga tego. No ten już tu nic nie zrobi. Dobra. Tutaj podchodzimy z drugiej strony. No i kusznik. Czy on sięgnie tutaj? Nie trafił. No nic. Dobra, ten został dobity. I gonimy tego jednego. Dobra. I to jeszcze kusznikiem możemy podejść. No dobra. Przeciwnik ucieka, gońmy go. Prawda, chyba się nie uda, bo on właśnie w tej turze uciekł. Ale mam nadzieję, że tą czaszkę odzyskaliśmy. No i nasz Edward Kusznik zdobył nowy poziom. Parę tutaj pierdół dostaliśmy, między innymi ten cyrkiel oraz widły. Dobra, udało się. Możemy teraz wracać do Koppelstadu, ale oczywiście rozdamy od razu punkty. No co, oczywiście wstrzelanie. Inicjatywę, żeby jak najszybciej mógł strzelać, oraz w odwagę, gdyby w razie czego ktoś go zaszedł do tyłu. No i my damy tutaj taką umiejętność typowo dla strzelców. Czyli jeśli strzelamy do kogoś i ktoś nam stoi na przeszkodzie, albo jest jakaś przeszkoda, to kara za to jest obniżona z 75 do 50%. No i dobra, to mi się podoba. Czy komuś mogę dać tą czapeczkę nową? Mogę. 30-45, dobra, damy Geraltowi. A mnich dostanie taki kapelutek. Znaczy kapelutek. Kołnierz taki. Kołnierz, kaptur, boże, kaptur, a nie kołnierz. Co ja gadam w ogóle? Zbroja trochę lepsza, no to zdecydowanie tutaj wymienimy. Jeszcze komuś możemy dać ten kapelutek. Znowu kapelutek, a to jest kaptur. Dobra, wymienimy jemu. No i co? I chyba znów mnichowi. No, dajemy mu. A ten z kolei nie ma nic, więc dostanie. Topór 35-70. 35-70, czyli to jest to samo. Ile nasze widły tutaj zadają obrażeń? 40 i 60. 30-50, 45-75. To może być ciekawsze. Tylko będzie trzeba naprawić. Ale komuś te widły jeszcze bym dał. Trochę nam się miejsca pokończyło. Dobra, zróbmy w ogóle teraz w ten sposób. Niektóre rzeczy tak naprawdę będą na śmietnik, ale to jeszcze zobaczymy. No dobra. Wracamy do miasta jak najszybciej. Niestety trzeba się przebijać przez góry. Tutaj jeszcze jest kawałek bagna. Ja może to jakoś spróbuję, o, tędy. Bo tutaj oczywiście jak klikniemy, żeby to szło do miasta, żeby ta nasza kompania szła do miasta, to ona sobie jakąś tam losową ścieżkę wybierze. Ale nie zawsze będzie to ścieżka optymalna. Dobra, dostaliśmy 300 koron. Nie ma tutaj nowych zleceń. A to już tak tradycyjnie skorzystajmy z tawerny. No i cóż, nie ma nowych zleceń, więc będziemy musieli się przemieszczać, bo wciąż myślę, że w tych większych miastach tutaj nie będziemy mogli realizować tych zleceń. Tutaj widzę, że... Dobra, może kawałek się przejdźmy. A, droga się tylko na chwilę rozwidlała. A, tu się droga rozwidla. No i dobra, i tutaj będziemy musieli szukać jakichś nowych miast. Ja myślę, że będziemy szli w tą stronę, bo tu będzie większa szansa na spotkanie jakiegoś miasta z Królestwa tego czarnego, House Eberlin. Z nimi tutaj chyba będziemy mieli zaraz najlepsze stosunki, bo już miasta nas trochę lubią. No i dobra, myślę, że w tym odcinku to będzie na tyle. Zapraszam was do kolejnego i cały czas przypominam, że możecie sugerować nazwy dla naszych wojowników. Mamy Geralta, mamy Wilka, mamy Shuna. Tego możemy nazwać na nowo.
Konrad może w sumie zostać, jest takie nawet neutralne. Gundberta bym zmienił. Edwarda zostawiamy. Dietmar. No takie charakterystyczne imię, już tutaj trochę powalczył, może też go zostawmy, ale na przykład tego łucznika też moglibyśmy zmienić. Także czekam na wasze sugestie i dzięki, do zobaczenia w kolejnym odcinku.